to dźwięki, które koją mój umysł. Bo ta gra, jak nie trudno się domyślić, jeśli potraficie czytać, to tak zwany StarCraft 2. A ja nazywam się Maciek Makuła i pokażę wam, jakie złe rzeczy potrafi on robić z człowiekiem. A ten statek w tle to Hyperion, statek Jima Raynora, właściwie jakiś tam krążownik kosmiczny, bla bla bla. To mój profil, ta morda, o, wszystko wam wytłumaczę zresztą powoli. Zresztą kto nie zna StarCrafta 2, ale być może ktoś jeszcze nie grał w tę grę będącą kwintesencją zła. Jest oczywiście kampania, ona jest bardzo sympatyczna, bardzo mi się podobała, ale dzisiaj skupimy się na wojnie w multi, na żywo. W sensie, że zobaczę, jak mi pójdzie po latach przerwy. W sensie, wczoraj do tego dziadostwa wróciłem i pokrótce wam powiem, co tu się dzieje. Tak naprawdę w praktyce gram w trybie 2x2, ponieważ jest to takie rozmycie odpowiedzialności. Oczywiście prosi grają tylko w 1x1, no ale nie mam zamiaru się stresować dzisiaj. Wystarczy, że będę miał tak czy jak problemy pewnie z dogadaniem się z moim partnerem w grze. Dużo się pozmieniało, na przykład Blizzard zrobił strasznie głupią rzecz, mianowicie zlikwidował liczbę przegranych. Widzimy tylko zwycięstwa. Mi się to nie podoba, bo nie wiem w sumie, o czym to świadczy. Mam 21 zwycięstw w mojej lidze i nie wiem, na ile Blizzard usunął te statystyki, bo podobno gracze się tym zrażali, widząc, jak kiepsko im idzie, jak bardzo zostają po dupie od Koreańczyków. Oczywiście Koreańczycy grają na własnych serwerach, więc to nieprawda. No i możemy sobie za zwycięstwa zdobywać punkty, dzięki czemu odblokowujemy nowe profile. Ja siedzę przy takim, gdzie to jest, zmień portret, przy podstawowym, ponieważ nazywa się Kaczyński. O, i taki polski akcent. W ogóle ostatnio zmieniłem dużo rzeczy w moim życiu i na przykład zainstalowałem sobie polską wersję StarCrafta, więc zobaczycie złą panią, która podkłada głos królowej Zergów, bo gram oczywiście Zergami. Oczywiście, no doszedłem do wniosku, że to jednak rasa dla mnie. Miłe, sympatyczne, przytulne zwierzątka, które chcą pokoju we wszechświecie. I zobaczymy, mamy godzinę, uwaga, 11:11. Tak więc magiczna liczba i zobaczymy, co tym razem mi tutaj może wyrzuci. I ile potrwa gra? Oczywiście mam ten słynny YouTube'owy limit 15 minut na filmik, więc potwornie ciekawi mnie, co z tego się narodzi. W sensie, czy wyrobię się w tym ograniczeniu. Tadam, zobaczmy. Jestem Zergiem z Protossem. Z Rawińskim już grałem. Kurde, widzę, że te mordy się przewijają. Ciekawe, czy coś pozmieniali w tych playlistach. No i Rico, Zergi i Terranie. Spróbujemy zrobić bardzo głupią rzecz Zergowi. Zobaczymy, co się z tego podzieje. Na początku oczywiście najważniejszy problem, czyli nawiązanie kontaktu z moim towarzyszem z drużyny. Zobaczymy, czy jest komunikatywny. Ach, dronki do kryształów. Proszę, damy im tam jakieś ładne buziaczki. I ruszamy. Wyślę słonia na zwiady. On tam doleci za 20 lat, ale zawsze coś. I na zwiady też wyruszymy dronką. I uwaga, kontakt z moim kolegą z drużyny. O, mam nadzieję, że jest podjarany tak samo jak ja. Potrzebujemy więcej minerałów. Yeah, to jest zła pani, nie wiem, Genovefa podkładająca głos Zergą. Ja nauczycielka od niemieckiego. To jest coś, czego nikt z moich sojuszników przeważnie nie robi, mianowicie skautowanie. Kim on tam jest? Protossem. No to nie tak źle. I zobaczmy, jak się mają nasi przyjaciele. Jest i Zerg, słodziaszny stworzonko. Trzyma spawning pula, czyli nieckę rozrodczą, polskie nazwy rządzą. Jest, damy cynk mojemu przyjacielowi. I ach, wyruszył na przyszpiegi swoją dronką, żeby trzymać. Ja tutaj oczywiście zasypiam, bo tu powinien mieć proruchy już dawno. Potrzebujemy więcej minerałów. Będą minerały, spokojnie. Okidoki, więc tutaj Terek, trochę go podrażnimy może, o. Zjemy mu tą dronkę, która buduje koszary. Zobaczymy, czy jest frajerem, czy nie jest. Jest. Ami, ami. Jach.
Och, sio, ty gówniana dronko. Jest i słoń. Słoniu, ukryj się, żeby mi tutaj nie zjadły cię jakieś królówki czy inne po ciebie. Ach, jaka wojna. A zainwestujemy w linki, zobaczymy co się podzieje. I podręczymy gościa. O, takim motocyfem. Kurde, jaki uparty dziad. Ach, malingi, czyli dupa. Dupa zbita. Korzystając z tego, że gadam, właściwie przez to, że gadam, niestety nie komunikuję się z moim partnerem. No ale cóż. Tak więc próba numer jeden, fail. Ale cóż, natłuczemy tych lingów. Zaraz ich dopasimy za pomocą gazu. Raz, dwa, trzy, jeszcze troszeczkę do kryształów. Albo nie, do gazu idziecie. O! A ty, misiak, ty mi tutaj zrobisz. Albo nie, potrzebujemy słonia, bo jak widzicie, w tej grze trzeba mieć punkty kontroli. Kiedyś tego nie rozumiałem, bardzo mnie to więcej wkurzało, ponieważ... Co ponieważ? No, kto to wiedział budować na przykład farmy na polu bitwy? O, jest księżna. Dajcie tutaj takiego... To jest to, co uwielbiam u zergów. Buduję sobie mnóstwo Ej, panowie, kultura, ja pierdzielę. Buduję sobie mnóstwo tych takich tumorów biomasy. Baza twoich sojuszników jest zagrożona. O, pomożemy mojemu koledze, zjemy je. Hold on. No ej, ja pierdzielę. Coś dzisiaj moje jednostki mnie nie słuchają. Kim mu nie zejdzie, to pole siłowe nic się nie powinno stać. A koleś straci trzy lingi. Je. Nasze jednostki są atakowane. No. Cudo na cudzie, dobra. Olalalala. Robimy skrzydełka w niecce rozrodczej. I zaczniemy je powoli jak to ładnie ująć. Pakować. O. Jeszcze jedną królówkę, gdyby Terek przyleciał jakimś shitem. A wyrośnijcie. O. Porobię mnóstwo zerglingów i się nasi koledzy zesrają. Zaraz im wpadnie taka kupa. O, kupa to słowo klucz, jeśli gra się zergiem. Tymczasem moja księżna może już chyba zapłodnić więcej larw. O, i damy lepsze pancerze moim misiaczkom. I będzie już w ogóle królestwo szczęścia i dobroci. Druga też zapłodni. I jedziemy. Większy pancerz, to się w ogóle zrąbią. A na Terka oczywiście... banelingi, czyli wybuchające zerglingi. A to nie jest w sumie to samo. Uwielbiam te nubienie. Zbierzemy taką poważną kupę, wpadniemy i się zrąbie. Zaraz do mnie skrzydełkę, będą zapierdzielać jak... Wow, nie wiem jakie stworzonko na ziemi tak popyla. Tymczasem patrzcie jak ten creep się tutaj rozpanasza. I niestety skopałem. Powij więcej nadrządców. Yeah, powij więcej nadrządców. Słonie. Słonie Crysis, po prostu. Słonie, pochowajcie się gdzieś tam. Może wypada zainwestować w drugi gaz. A pewnie. I zacząć się rozwijać, czyli nowy domek. Spytamy, czy wpadamy do nich. A tam wpadnę, zrobimy zadymę u zerga, no, będzie fajnie. To jest ten koleś, grałem z nim, jest strasznie defensywny. Zobaczymy, co się podzieje u moich kochanych przeciwników. Widziałem tej strusznej... Oho, pewnie robię jakieś... Zobaczymy, co tam jest w środku. Dzień dobry. O, tak. Patrzcie, jak to wszystko się roz... Jaki fail. Ej, no i wybroniliśmy się tymczasem. O, nadrobiamy dronki, pewnie mi troszeczkę wytłukł. Słoni pewnie też parę. Nie, no i co takie... Jaki głupek, jaki matoł. Jak można było pójść w same...
Jeszcze jedną królową. Daj tutaj. O Boże, jaki dramat. Dramat. Otoczyć i... A więc dramatyczna porażka. Nie, totalnie. Zrąbałem to, ale to przez gadanie, no, widzicie, niestety starałem się zrobić niezłe show. Jest! Teran jest głąbem, wpakował się prosto w wieżyczki. Oczywiście mój sojusznik też jest głąbem, bo poszedł w te durne Voidreye, które do niczego nie służą. Ale znakomicie poradzą sobie. Ach, nie mogę patrzeć. Lingi, dronki. Potrzebujemy więcej minerałów. No wiem, że potrzebujecie. Jest taka defensywna ciotka, on by się tak grał i grał i grał. To będzie gra, która będzie trwała wieki. Zobaczmy, jak tam sobie radzą te... No. Co, rozstawimy tutaj przynajmniej... Kolesi, którzy będą kontrolować moje punkty. Tak więc zginęły moje królowe. Moje skarby. Potrzebujemy więcej minerałów. Nasze jednostki są atakowane. No, oczywiście, że mam lepszego zerglinga. O, idzie tymczasem Miszek. Pójdziemy z nim, no cóż. Nasi sojusznicy walczą. Boże, jaki głąb. Ja miałem porobić te moje lingi. A właściwie słynne banelingi, no i wyszła dupa. Potrzebujemy więcej minerałów. O, jak słodziaśnie. Widzę, że Teran miał pewnie teraz jakiegoś psychicznego doła. No Boże, ta gra jest tak żenująca, że szkoda gadać. Nazwę to chyba Liga Upośledzonych Dżentelmenów Live. Dobra, i wreszcie po latach walk wchodzimy. No, już ten cały Protoss jest tak silny, że nie ma bata, żeby coś na wszystko stało. Aha, wy głąby oczywiście nie zbieracie, pierdziele. Jest coś z cyklu Mega Fail, no ale to już jest koniec rozgrywki. Oczywiście tak, nie ma to jak się blokować na rampie. No, jednak myśli. Oczywiście hydry mają większy zasięg niż marynsi, więc jak oni się tutaj dopieką tymi steampakami, to nic z nich nie zostanie. Z moich w sumie hydry tak samo, no ale... Ale teraz wreszcie mam hajs. Patrzcie, jak to się płodzi. No, przyszedł hydrealist. To jest teraz taka przyjemna faza. No normalni gracze w tym momencie wychodzą, ale tutaj doświadczycie pewnie jakiegoś raid, doświadczycie pewnie jakiegoś rage'a. Hello, no i mam cię wreszcie. Jeszcze jest kilkanaście hydr. Ojej, jak rzuca się biedactwo. No rozumiem gniew, no graliśmy dość długo. No i niestety. No Riko Sio. Tutaj też gdzieś tam zbudował ostatnią bazę od oddali. No, tadam, a ja żegnam się z wami. Pa, pa.